17 września, w dniu wspomnienia świętego Zygmunta Szczęsnego Folińskiego, w Instytucie Teologicznym w Brzuchowicach odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego. Eucharystii w Kościele Akademickim przewodniczył biskup Witalij Skomorowski, ordynariusz diecezji łódzkiej. Duchowni i świeccy, którzy wyrazili chęć zdobywania wiedzy w ramach nauczania w Teologicznym Instytucie Świętego Józefa Bilczewskiego, złożyli przysięgę i otrzymali indeksy wręczone im przez prorektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktora habilitowanego Mirosława Sitarza. Po obiedzie w ramach uroczystości inauguracyjnych w Instytucie Teologicznym odbył się sympozjum, na którym centralnym tematem był krzyż naszego Zbawiciela.